Witam serdecznie. Tu Julian z O Japonii z głową. Dziś podzielę się z wami książkami, które moim zdaniem są pozycjami obowiązkowymi dla każdego zainteresowanego kulturą Japonii. Podzielę się też kilkoma przemyśleniami dotyczącymi tego, jak podchodzić do publicystycznych, bardziej subiektywnych tekstów na ten temat. Zapraszam. Materiał dedykuję przede wszystkim początkującym. Tym, którzy są po tym pierwszym impulsie, nie wiem, za sprawą nauki języka japońskiego, dzięki mandze czy anime, japońskiej literaturze czy filmom i chcieliby wejść w temat głębiej, ale sądzę, że osoby obeznane w temacie również znajdą tutaj coś dla siebie i może któraś pozycja akurat was zaciekawi, więc absolutnie nie wyłączajcie. No i oczywiście, jeśli pominąłem jakąś książkę, która waszym zdaniem jest warta uwagi, lub jeśli z czymś się nie zgadzacie, to będę wdzięczny za komentarze. Zacznę może od pozycji, która moim zdaniem jest podstawą podstaw i moim zdaniem jest najlepszą pozycją na sam początek i bardzo dobrym kompendium wiedzy dla osób, które już trochę siedzą w temacie. Jest to Kultura japońska Paula Varleya, wydana w Polsce przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. To książka, dzięki której uzyskamy całkiem solidną wiedzę na temat historii Japonii, różnych etapów rozwoju jej kultury, japońskiej sztuki, architektury, literatury, również podstaw informacji na temat filmu. Dzięki załączonemu w dodatku słowniczkowi oraz bardzo przystępnemu językowi książka jest przystępna dla absolutnie każdego, również dla tych, którzy z Japonią za dużo wcześniej styczności nie mieli, a osoby, które będą chciały w któreś zagadnienie wejść głębiej, dostaną całkiem solidną bibliografię. Jeśli chodzi o poznanie mentalności współczesnych Japończyków i różnych zagadnień związanych z ich społeczeństwem, niestety dwie moim zdaniem najbardziej godne polecenia pozycje nie zostały nigdy przetłumaczone na polski. Niemniej, jeśli macie Kindla, to bez problemu dostaniecie e-booka. Wersje papierowe dostępne są również na polskim Amazonie. Mam na myśli The Japanese Mind Rogera Davisa, zbiór krótkich, napisanych bardzo przejrzystym, bardzo przyjemnym w odbiorze językiem esejów na temat ważnych w japońskiej kulturze wartości i istotnych elementów mentalności współczesnych Japończyków. Kolejna to Introduction to Japanese Society autorstwa Yoshio Sugimoto. To obszerne, choć przystępne, ale jednocześnie wymagające skupienia kompendium wiedzy na temat współczesnego społeczeństwa japońskiego, zmian, które zaszły w ostatnich pokoleniach, współczesnej kultury masowej Japonii, różnych problemów społecznych, geograficznego zróżnicowania Japonii i jej mieszkańców, grup społecznych i co będzie bardzo cenne dla osoby początkującej. Autor zwraca uwagę na różne mity związane z Japonią, na to, skąd one się wzięły, jaką rolę odgrywają również w samym społeczeństwie japońskim. Jeśli chodzi o anglojęzyczne pozycje, to mogę bardzo polecić również Shinto The Kami Way, Sokyo Ono. Bardzo solidne i obszerne wprowadzenie do tematyki shintoizmu, zarówno do samych wierzeń, elementów obrządku w chramach shintoistycznych, shintoistycznych świąt i festiwali. I z tego, co przed chwilą widziałem, choć nie przełożona na polski, jest dostępna w niektórych sklepach oferujących obcojęzyczną literaturę. A jeśli chodzi o inne aspekty związane z religijnością i filozofią Japonii, mogę polecić filozofię japońską Christophera Starlinga, wydaną w Polsce przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, choć zaznaczam, że ze względu na liczne odwołania m.in. do filozofii chińskiej oraz spory nacisk na pokazanie samej historii rozwoju japońskiej filozofii oraz wiele nazwisk, które wymagają spamiętania, jest to raczej pozycja dla osób, które już głębiej siedzą w temacie dalekowschodniej filozofii i podstawy mają już za sobą. Teraz przejdźmy może do historii Japonii. Poza wspomnianym już Varleyem, jedną z najczęściej wymienianych i najbardziej cenionych pozycji jest Historia Japonii Jolanty Tubielewicz. To nadal skarbnica wiedzy na temat historii Japonii. Niemniej należy pamiętać, że książka ukazała się pierwotnie w 1984 i od tego czasu kolejne edycje nie były już aktualizowane. Jako uzupełnienie, które skupia się na dwudziestowiecznej historii Japonii polecałbym nowożytną historię Japonii Andrew Gordona, która ponownie bardzo taki
przyjazny, przystępny sposób wprowadza nas w zawiłości japońskiej ekonomii i polityki okresu powojennego. Natomiast jeśli chcielibyśmy sięgnąć po prawdziwe i obecnie chyba najobszerniejsze kompendium wiedzy na ten temat, strzałem w dziesiątkę będzie Historia Japonii Konrada Tottmana. Jest to, jakby to powiedzieć, mała kolubryna. To bardzo obszerne, bardzo szczegółowe kompendium wiedzy na temat różnych aspektów kultury Japonii, zmian w jej społeczeństwie, zmian w polityce japońskiej. To bardzo długa, bardzo obszerna, bardzo wymagająca książka, którą niemniej moim zdaniem warto mieć w swojej bibliotece, choćby po to, by nie tyle przeczytać ją od deski do deski, co traktować ją jako taką encyklopedię wiedzy na ten temat i sięgać w razie potrzeby po informacje, które nas interesują. Jeśli zaglądacie czasem na mojego fanpage'a, pewnie doskonale wiecie, jak bardzo uwielbiam japońskie kino. Jeśli chcielibyście wejść w tę tematykę, na dobry początek polecam Sfilmować duszę, małą historię kina japońskiego autorstwa Piotra Kletowskiego. To może mało obszerna i zawierająca podstawowe informacje, ale napisana bardzo przystępnym językiem i stanowiąca taką dobrą mapę na początek przygody z kinem Japonii. Zainteresowanym klasyką kina japońskiego bardzo polecam Mistrzów kina japońskiego autorstwa Krzysztofa Loski oraz Film japoński Stanisława Janickiego, książkę, która niestety kończy się na latach 80. ubiegłego wieku. Plus może komuś akurat się przyda też ta informacja. Kilka lat temu ukazała się książka Inuhiko Yamoty What is Japanese Cinema? A History, która podobno jest jedną z najbardziej kompletnych i zawierających najwięcej szczegółów monografii na temat kina Japonii. Oczywiście na rynku jest masa publikacji na temat różnych odłamów, różnych twórców kina japońskiego. Warto się to zajrzeć za czymś, co akurat nas zainteresuje. Ze swojej strony wszystkim miłośnikom japońskiego science fiction polecam japoński cyberpunk autorstwa Agnieszki Kiedziewicz. Jeśli chodzi o inne odłamy współczesnej kultury japońskiej, powstało bardzo wiele zróżnicowanych prac na jej temat. Dziś może polecę wam trzy książki, które stosunkowo niedawno przeczytałem i które moim zdaniem mogą dużo wnieść do waszego rozumienia współczesnej kultury masowej Japonii. Pierwszą jest monografia Reigie w kulturze popularnej Japonii pod redakcją Agnieszki Kozyry oraz Iwony Kordzińskiej-Nawrockiej. Książka da nam zarówno bardzo solidne wprowadzenie do tematyki religii i różnych wierzeń w mentalności współczesnych Japończyków oraz wybór naprawdę ciekawych i zróżnicowanych tekstów na temat tego, jak religia wpływa na różne utwory współczesnej kultury Japonii. Brak absolutu autorstwa Doroty Barańskiej umożliwi nam z kolei zauważenie, w jaki sposób religie, folklor, problemy społeczne znajdują odzwierciedlenie w popkulturze współczesnej Japonii. Dla mnie prywatnie bardzo cenna okazała się książka Yokai – Tajemnicze stwory w kulturze Japonii Michaela Dylana Fostera. Kompendium wiedzy na temat japońskich legend, folkloru oraz współczesnych legend miejskich, która może stanowić naprawdę fajne tło do zgłębiania wiedzy na temat japońskiej popkultury. Gwarantuję, że po lekturze tej książki zupełnie inaczej będziecie patrzyli na serie takie jak Pokémony, Digimony czy inne serie o światach, w których ludzie koegzystują z niesamowitymi stworami. Mógłbym w sumie polecić tutaj całą masę innych książek, ale na nie przyjdzie jeszcze pora. Planuję m.in. materiał o reportażach dotyczących Yakuzy autorstwa Jake'a Edelsteina, a teraz jeśli chodzi o tę bardziej subiektywną część i moje własne refleksje dotyczące tej bardziej popowej literatury o Japonii. Obecnie istnieje tendencja, by ostrzegać ludzi przed czytaniem felietonów, reportaży czy subiektywnych wspomnień dotyczących pobytu w Japonii oraz japońskiej kultury. Poza często uzasadnioną krytyką są obiektem drwin i różnych żartów. Moim zdaniem niekoniecznie, bo w sumie niezależnie od tego, po jaką książkę o Japonii sięgniemy, nigdy nie dostaniemy pełnego kompendium wiedzy na ten temat. Ten kraj po prostu jest za bardzo zróżnicowany, jest zbyt wielki, by ująć wszystko w jednym miejscu. I w sumie nigdy nie wiemy, czy w
jakimś reportażu nie znajdziemy informacji na temat miejsca, które koniecznie będziemy chcieli odwiedzić, czy nie zostanie wspomniana jakaś, no jak w moim wypadku na przykład była to przekąska, która jest jedną z moich ulubionych japońskich przekąsek. Po prostu nigdy nie wiemy, gdzie znajdziemy ten impuls, by odkryć coś nowego, co okaże się dla nas strzałem w dziesiątkę. Nigdy nie wiemy, czy akurat właśnie w takim bardziej subiektywnym tekście nie znajdziemy czegoś, co skłoni nas do głębszego zainteresowania się jakimś tematem. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem na taką literaturę czas powinien przyjść później. Wtedy, kiedy będziemy mieli już podstawy, wtedy, kiedy będziemy już trochę bardziej obeznani z tą kulturą, przeczytamy trochę ambitniejszych pozycji na ten temat, bo wtedy będziemy bardziej uodpornieni na wszystkie ewentualne nieścisłości, zaniedbania autorów, bo pamiętajmy, że często pisząc felieton czy reportaż o własnych doznaniach, starając się zarysować tło, autorzy no, nie przykładają się po prostu. To może nie jest przykład z naszego japońskiego podwórka, ale polecam przeczytać recenzję książki Cyklon Andrzeja Muszyńskiego, w której profesor Michał Lubina z UJ-u dość ostro krytykuje poziom merytoryczny książki i liczne zaniedbania w przekazywaniu faktów na temat polityki i historii Birmy, jednocześnie zaznaczając, że sam reportaż, sam opis podróży i doświadczeń autora jest literacko bardzo dobry i czyta się go przyjemnie. Po prostu lepiej zbudować jakiś podkład pod takie teksty, lepiej najpierw sięgnąć po bardziej fachową wiedzę, a potem dopiero uodpornieni na różne pułapki możemy sięgnąć po pozycje niepisane z perspektywy eksperta i sądzę, że dopiero kiedy podejdziemy do nich z głową, oddzielając prywatne opinie i obserwacje autora od prawdy objawionej oraz uważając na różne pułapki merytoryczne, będziemy mogli wykorzystać je w pełni. No i to tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Będę wdzięczny za wszelką konstruktywną krytykę, za polecanie różnych innych pozycji na temat Japonii. Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia za miesiąc, kiedy opowiem wam o filmie Love Exposure Shio Nasono. Do usłyszenia!